Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną dzisiaj dwóch kodegustatorów. Może być. Kooperacyjnych degustatorów. Kolaboracyjnych. Michał Maranda, docent i... Miniakos. Michał Mielczarek, dzień dobry. Czyli dwa Michały i jeden Tomek. Wybraliśmy sobie piwo najdroższe, jakie było. Tak? Pozycjonowanie cenowe. Nie ma chyba drugiego. Nie sprawdzałem. Nie, po cenach. Nie, no chcieliśmy przycwaniakować, nie? Bo to wiecie, stolica, także nie ma to tamto. To jest Mikeller It's Alive Chardonnay Barrel with mango. Czyli beczka po Chardonnay i with mango. Właśnie nie wiem, co znaczy with mango, że co, że tam mango nawrzucałeś do tej beczki. Na to wygląda. No, no takie koguar, takie trochę spodziewam się tych motywów. Nie, ale to jest dzikus, to jest dzikie piwo, więc... Znaczy na pewno... Na pewno koń jest. Konie, nawet jest koza. Pozytywne jest to po nalaniu, szkło wygląda totalnie zabąbelkowane. Musiałeś stukać? Jakby było brudne, na szczęście to moje było brudne na przykład. Ale za to masz ponad kreskę, więc nie narzekam. No bo było najdroższe, tak? Więc mamy no gratisowe. To powinien nie dolać. No dobra, to zrobię. Mamy szkło jest w ogóle z Browary Rzemieślnicze, czyli z festiwalu w Annopolu. Widać dużo. Chłopaki odwiedzali. O, no tak. No koń, nie? Koń ewidentny. Bez cenzury, nie? Jakby co to Ziemek przyjechał też na protesty. Także motywy z tła. Ale jest, ale te intensywne takie nuty właśnie wynikające z żakowania są. Właśnie ja nie czuję jakiejś beczki. Jest dębina, jest taka dębina. Nie, słuchajcie, żadnego mango w aromacie nie ma. Jest nie, ewidentny... mango jest, takie w smaku. Takie ten, to no... taką nutę może no, smaku, ale mówię o aromacie na razie. Trochę. Tak, tak. Taką, nie no, masakryczny sour ale, no. Masakryczny, no. Masakryczny to jakby był octowy, nie? Tak, on nie jest w ogóle nawet mocno kwaśny. No nie jest mocno kwaśny. Nie jest mocno kwaśny, to jest po prostu no, to jest taka końsko-beczkowy, nie? Tak, to jest taki poziom dzikości jak u takiego dzikiego ale orwala jest, bardziej. Ale są słodowe nuty, takie słodkawe nawet nuty w smaku. Więc nie jest typowo sour, kwaśny. Może te płatki cholerne. Beczka. Ale jest też taka nuta Chardonnay, nie wiem czy czujesz, taka białego wina. Wiesz co, ja to na winie się znam tyle. Co się na winie. No, ale we francuskiej ale powiem, winnicy byłem. Powiem szczerze, że właśnie ja czuję tu tą nutę Chardonnay, takie właśnie białe wino, lekko takie wiesz, siarkowe, takie rześkie. Bardzo orzeźwiające, ale nie jest, paradoksalnie, to nie jest bardzo kwaśne piwo. Nie jest kwaśne. To praktycznie jest w ogóle dzikie. Nie jest kwaśne, ono jest dzikie ono, po prostu. Teraz w Stanach jest takie określenie, nawet się mówi nie sour ale, tylko mówi się funky. To jest właśnie funky, takie no, funky. Coś tak, tak, no jest takie. Funky to jest właśnie taki koń. To nie chodzi o to, że nie jest to taki typowy kwas. Tak, to nie jest kwas, nie, nie jest, to jest... Nie jest tak zwany żurek, nie? Znaczy ty mówisz, że jest ożywcze, no właśnie dla mnie nie jest ożywiające. Jest, ono jest takie właśnie... Docent, no ale ty ono nie jest kwaśne. Nie lubisz, no. Ty, nie, no pamiętaj, że ty zaczynasz zawsze festiwal od pszenicy. Ja zawsze od kwasu. Cały dzień w ogóle zaczynam od pszenicy. Ja zawsze od kwasu. No. Generalnie to nie jest kwas, który jest kwaśny, tylko to jest kwas, który... Piwo, które jest dzikie. O to chodzi. Ono tak. Jest bardzo dzikie w aromacie. Jak ktoś chce poczuć, jak smakuje, jak pachnie końska derka, to tak, stajnia... Zdecydowanie. Koń, koza... Bardzo intensywny, taki fenolowy, intensywnie fenolowy aromat. A jednocześnie praktycznie pozbawiony nut octowych. Octowych, tak. To jest też... No, ale ja bym powiem swoje zdanie, że mi to piwo nie podchodzi. Jak lubię soury, to właśnie tej kwaskowości, tej ożywczości, właśnie jak pijesz soura, to jest takie otrzeźwienie, nie? Od razu, oh yeah! Jak... Otrzeźwienie. No, otrzeźwienie, orzeźwienie. Orzeźwienie. A tu je, ono jest takie trochę przymulające, ten koń jest właśnie taki, kurczę. No. No, ale tak ma być. To jest western normalnie, taki no, wiesz, z salonu. Nie, dla mnie to wyczuwa. Ja uważam, że jest bardzo spoko. Ja uważam, że jest dobre. Jest bardzo spoko. Znaczy jest ciekawe przez to właśnie, że jest takie funky, tak? Nie jest kwaśne, nie jest octowe, tylko jest dzikie w tą końską stronę. Dokładnie, tak. Siodło, stajnia, takie klimaty. No to już jest level 5 chyba w degustacji, żeby czerpać się właśnie z takiego piwa przyjemność. Perwersyjna, taka masochistyczna. Jest perwersyjna. Nie każdy lubi kosisę.
Olomoucki. No. A dzisiaj był jedzony zgniły olomoucki w marynacie, tak? Więc to już był hardcore. Strasznie dawało tam. Co pijecie? Kupery. McKellar It's Alive. Chardonnay Barrel. With mango. With mango. Daj do porównania Flandersa. Ty zamówiłeś Flandersa. No słodkiego. Masz Flandersa? Nie. Ale to nie jest Flanders. To nie jest Flanders. To ja dobra, na to tutaj kończymy. Nara. Wasze zdrowie. Można spróbować.